Witam wszystkich, tu Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy w Planescape Torment. Po długiej przerwie wracamy do naszego pięknego miasta Sigil i trochę zapomniałem, co trzeba teraz zrobić, mimo że oczywiście mam zadanie, jednak wiem na pewno, że trzeba najpierw odnieść, raczej możemy odnieść te wszystkie ogony, które tak pieczołowicie zbieraliśmy. Dla Finasza, te Lorda... dobra, 39. Okej, chyba to trzeba robić trochę w męczący sposób, to znaczy co róż wybierać tę opcję za jednym razem, chyba nie oddajemy wszystkich ogonów. O tak, to chyba będzie trochę nużące. To naprawdę jest nudne. Zobaczmy. A, nie tak źle. Jeszcze trochę kliknięć. I nie będę pozbawiać was przyjemności oglądania tego. Oczywiście z Finaszem jest związane jedno zadanie. Tak, Finasz ma w biurze, a raczej w swojej piwnicy chyba. Bo wygląda to mi bardziej na biuro. Okej. W każdym razie w piwnicy biurze Finasz trzyma wielkiego, złego szczurłaka. To zadanie jest bardzo proste. Zaraz go zabijemy. Chodź, szczurłaku. Okej. No i po szczurłaku. Nie jest to wcale taki mocny. Nie jest żadnym wyzwaniem. Dobra. Dobra. Czy coś tutaj jest? A, zamknięte. Zobaczmy, jak Anna radzi sobie z otwieraniem. Dobra, zrobione. Okej. Okay. Miło. I raptem jeden przedmiot, który jest jakoś tak, jako tako wartościowy. No dobrze, co zmienimy w ekwipunku? Nie za dużo. Na pewno nie za dużo. Ani dałem raptem jeden tatuaż ochrony, który zmniejszył jej klasę pancerza, która jest na razie zbyt wysoka. Anna ma także dosyć mało punktów życia, jak złodziej. Dokładnie to jest dwuklasowcem, jednak do walki bezpośredniej nie radzę jej używać, ponieważ bardzo szybko może wam zginąć. Tym pierścieniem, który szukałem, jest pierścień Gehreisy, który dodaje nam plus 3 do rzutów obronnych przeciwko truciznom, co nie czyni go wcale jakimś wybitnym pierścieniem. Mamy także łzę Saliera Dei, okay, które podnosi nam plus 1 do kondycji. I jeszcze nie wiem, komu przeznaczę właśnie tę łezkę. To jest oczywiście fajka otchłani. To zaskakujące, jak w ogóle, jakie ceny są takich przedmiotów. Na przykład różdżka, która miota zwyczajne magiczne pociski, mogłem ją opchnąć i opchnąłem za 600 sztuk miliaków. Tak samo różdżka, fajka tchłani jest dostępna do sprzedaży za 800 bodaj. Ok, dostajemy 200 miliaków, 1000 podeków. Może jeszcze trochę czaszko szczurowych ogonów. Okej. Okay. Jeszcze troszkę. Trochę szkoda, że nie wymyślił nikt, żeby dać wszystkie ogony za jednym razem, no ale... To jest po prostu rodzaj pewnej niedogodności, jaką zauważamy chyba tylko, gdy gramy w jakieś nowsze produkcje, kiedy właśnie możemy takie rzeczy robić. Przypomina mi się... wtedy... Dobra, nie ma. Przypomina mi się wtedy Baldur's Gate, którego zacząłem grać po kilkakrotnym przejściu w zasadzie
Baldur's Gate 2 i wtedy bardzo mnie wkurzał swoimi niedogodnościami. Właśnie tych niedogodności już nie widziałem w drugiej części, ponieważ już je naprawiono. Niestety właśnie jedynka nie posiadała niektórych ułatwień, które naprawdę mnie irytowały. No cóż, teraz zostało jeszcze poinformować Emorika. A właściwie magicznie teleportować się do niego. Why not? Naszej przytulnej karczmie grabarzy. Pora zareportować Emorikowi i nie pamiętam, czy w ogóle dostałem jakiekolwiek zadanie, by dowiedzieć się, co się stało z ciałami Faroda. Raczej, co kombinuje Farod z ciałami, skąd ma ich aż tyle. Chyba je wykonałem, naprawdę nie pamiętam. Po tych 2 tygodniach kompletnie zapomniałem, co w tej grze się działo. Okej, znalazłem swojego. I właściwie każda z tych 2 opcji daje tyle samo podeków, to jest właściwie nieważne, którą opcję wybierzemy. Myślę, że powiedzenie prawdy będzie właściwe. Chociaż może pierwsza opcja była o 100 pedeków niższa, naprawdę nie mam pamięci do cyfr. I czy chcemy zostać członkiem frakcji grabarzy? Nie chcę. Papa. Właściwie grabarze, nie wiem jak z pozostałymi frakcjami, jednak w przypadku grabarzy, jeśli zostajemy członkiem tej frakcji oraz jesteśmy na przykład wojownikiem, wtedy Amorik oferuje nam do sprzedaży przedmioty bardziej przeznaczone dla wojownika. Mamy takie przedmioty jak chyba specjalne... Nie wiem, naprawdę nie. Mam wrażenie, że albo zmieniał, albo i nie zmieniał. To jest ciężko, kiedy się po prostu mniej czyta o grze. Jednak właśnie wiem, że po przyjęciu Amorika... Znaczy, przyjmuję się, przepraszam, naprawdę. Jeszcze raz. Kiedy dostajemy się do frakcji grabarzy, wtedy możemy tutaj odpoczywać oraz Emorik oferuje nam kilka czarów. Nie jestem pewien, czy one są takie doskonałe. Mamy na przykład możliwość zakupienia czaru niewidzialności, mamy możliwość zakupienia czaru większego balsamowania i to właściwie tyle, co pamiętam. Mamy także całkiem niezłe kolczyki, które dają nam 40% odporności praktycznie na wszystko. To jest dosyć ciekawe. Ale właśnie nie wiem, czy tu była jakaś taka dobra broń dla wojownika, czy nie. Zobaczmy. Mamy ten dziwny amulet, którego nie mogłem wydostać. I chyba właściwie wszystko. Pozostało nam teraz wrócić do... gdzie to było? Chyba lokacja poniżej. Chyba lokacja poniżej, albo nie lokacja poniżej. W każdym razie przypomniało mi się, że muszę awansować swoją postać. I zobaczmy. Tu już w zasadzie wszystko skończone. Może trochę budowy. Okej, zobaczmy. I mamy nowe zaklęcie, topór udręki, którego działanie wzrasta z naszymi poziomami. Żeby to takie tylko rzucać efekty. Zwykle nie pamiętam, żeby tym zaklęciem wyrządzał takie wielkie szkody. No może czasami. I teraz zobaczmy jeszcze, jak stoję z medykamentami. Właściwie dobrze. Może być. Myślę, że to powinno wystarczyć. No przecież raptem jednej lokacji nie są wcale trudna. Jak zawsze lepiej się upewnić. Może jeszcze pójdziemy do naszej miłej staruszki, która nas przenocuje. Tak, już niedługo, właściwie w tej sesji, zmierzamy już do nowej lokacji. Najpierw czas się wyspać. I także ma do sprzedaży coś. Raptem igłę, nitkę oraz bandaże.
No cóż, teraz myślę, że znów magicznie teleportujemy się do strefy przy karczmie, ponieważ tam właśnie zmierzamy.